Po incydencie toaletowym postawiono nam ultimatum. Albo odkupujemy winę, albo nagana i wypad z budy. Takim sposobem szczurek za wyrwanie zlewu dostał odsiadkę na zmywaku. Biedny g***. Pieron wie, co ta kucharka będzie mu kazała robić, oprócz zmywania naczyń. Borys za ciągłe sprawianie kłopotów dostał karę śmierci. Trochę się mu nazbierało. Masturbacja na korytarzu, gwałt na koledze podczas rekolekcji, stanie na stołówce, w sklepiku, w klasie, w gabinecie czy nawet i w kiblu. Jeszcze rzekome morderstwo pani Stefańczyk i do tego jakieś małe wybryki typu wandalizm, kradzież, pijaństwo i zbrodnie wojenne. Idzie na ścięcie jak nic. Lecz podczas ceremonii udało mu się obezwładnić dwóch nauczycieli i do tego ich zrżnąć. Uciekł ze szkoły. Niestety stara Borysa, która swoją drogą ma podobny pysk do cyfry, skontaktowała się z zakładem w Rybniku i go tam cyle wywieźli w kaftanie. Trzeba będzie go odbić, jak skończymy już pracę. Ja też mam swoje za uszami w tym kurwidołku. Na szczęście udowodnili mi tylko defekację do pisuaru. Miałem ogromne szczęście. Dostałem pracę u woznego Stefana, który nas wsypał. Stefcio to spoko faja. Jest udzielającym się prężnie rasistą i byłym gangsterem. Czasami lubi komuś przypierdolić smłotka, tak jak Martynce z drugiej LP. Wsypał nas, bo się wkurzył. Dlatego nie jestem na niego zły. Też bym się wnerwił, jakby mi ktoś kloca do pisuaru postawił. Zwłaszcza, że on je traktuje jak dzieci swoje. Dobra, nieważne. Kończyłem już swoją pierwszą dniówkę. Wynosiłem śmieci i rzucałem je do gabinetu pani dyrektor. Nagle podchodzi do mnie Stefan. Oj, chłopaku, chłopaku, naskrobałeś se. Tak wiem. To po tym bimbelku nie byłem sobą. Panie Stefanie, ja naprawdę nie chciałem tego zrobić. Milcz, kobieto, i wynoś te śmiecie. No we pan, zluzuj porty. Pogadajmy choć chwilkę. Czemu się pan na nas rozpruł? Bo najebaliście do pisuarów. Weź pan nawet nie świruje. Już nieraz pan widział gorsze rzeczy, jakie robiliśmy z chłopakami. Nie wierzę, że przez to się pan na nas rozdział. No nie tylko przez pisuary, ale to mało powinno cię interesować, nygusie. A przez co jeszcze? Mówiłem, że nie powinno cię to interesować, glacoku. Matko, przeca, ja nikomu nie powiem. Już się pan nie denerwuje na mnie tak. Przeprosiłem z 3 razy. A dobra, niech będzie, powiem ci. Ale jak komuś z uczniów powiesz, to cię zajebie gołymi łapami Adria. Jasne, jasne. Tajemnica adwokacka. Generalnie to miesiąc temu czyściłem damski sracz, gdy przyszła taka Julita, co ją kiedyś wyśmiałem na Twitterze, bo wspierała Black Lives Matter. Zaczęliśmy się kłócić. Wyzywałem jej rodzinę. Życzyłem jej śmierci, tak jak na Twitterze. A ta zaczęła mnie od komuchu wcisnąć. To jej zajebałem w ryj z młota, że się pizda kolanami nakryła. No i teraz jest warzywem. Ja pierdolę, przykro mi, że tak wyszło. A mi nie, jeszcze bym ją dobił. To dlatego nas pan sprzedał. Nie, po prostu pewna osoba się dowiedziała o tym i ma na mnie haka. Coś w stylu. Robisz to, co ci każe. Tak. Jebany pet, jak się na mnie rozjebie, to idę na dożywocie jak nic. Kto to jest? Nie mogę mówić. Jak chcesz pan, żeby panu pomóc, to muszę wiedzieć, kto to. Osoba, która bardzo was nie lubi i chce się was pozbyć z tej szkoły. Cyfra się kryje przed psami. Nie cyfra, ktoś inny. Profesor Wojtuś Hentaj. A żebyś wiedział, jebany cwyl. Wykorzystuje pana, żeby nas wyciepali ze szkoły. Zasada prosta. Im mniej dam powodów na wyrzucenie was ze szkoły, tym większe prawdopodobieństwo, że się cieć rozpruje i pójdę siedzieć na dożywotnie. Pomogę panu. Spoko, ale jak chcesz mu odebrać te akta, skoro on siedzi ciągle w jakimś ukrytym gabinecie i tam je trzyma. Tak się składa, że kiedyś kupiłem info o tej miejscowie i wiem, jak się tam dostać. Szczwany chuj ze mnie, co? No szczwany. Ruszyłem w stronę ukrytego gabinetu profesora Wojtusia Hentaj. Była już taka godzina, że każdy nauczyciel zwijał się do domu, tak jak Wojtuś. Lecz on zawsze przed wyjściem ze szkoły musieliście wysrać. Bingo. Wojtuś idzie na tron, to moja szansa. Było kurwa blisko, ten pajac wziął akta i wyszedł z gabinetu, zamykając mnie w środku. Przez okno zobaczyłem, że odjeżdża. Musiałem wyjebać się za okno.
Możesz ty chuju złoty i po sprawie. To było dość profesjonalne. Wracam do Stefcia. Panie Stefanie, udało się. Co zrobiłeś? Stalanowałem auto Wojtusia, a ten spadł do kanionu. Będzie to wyglądało na wypadek zwykły. Robota profesjonalna. To w ramach przeprosin. Durniu, ty go nie miałeś zabijać, tylko mu akta odebrać. Akta leżą spalone na dnie kanionu. No cóż, dziękuję ci za pomoc, Frączewski. Wybaczam ci, nie musisz już po lekcjach kiblować. Spoko, panie Stefanie. Dziękuję za zwolnienie z kiblowania. Składuj ekipę i ratujcie Złotowskiego, bo go do Rybola wiedzą. Wiem, jutro się tym zajmiemy. Trzymaj się, Glacoku. Udało się. Nie dość, że Stefcio jest wolny od tego pajaca, to jeszcze nie mam już roboty po szkole. Teraz można rozpocząć planowanie odbicia Borysa z Rybola. Ale przed tym idę się nachlać i spać.